Witajcie. Dzisiaj po prostu naprawdę chciałbym zamknąć ten temat, ale nie mogę, bo oczywiście zapewne tylko jakieś 7% zobaczy ten film, który bardzo ciekawi na ten temat, niestety. No ale dobrze, chciałbym, żeby na przykład niektórzy, na przykład jak na przykład ktoś do mnie podejdzie i hej, dlaczego masz mało masz tak dużo subskrypcji, a tak mało wyświetleń? Opiszę sobie ten film, dobrze? No, dzięki. I właśnie w taki sposób chciałbym to troszkę zakończyć, bo to już jestem trochę zmęczony po latach. No ale dobrze, zacznijmy może od początku, od wytłumaczenia kilku kwestii. No i tak naprawdę chciałem się skupić na jednym filmie, na tym filmie chciałem się właśnie skupić. Tak, więc zaczęło się od tego, że pewien kolega, nawet powiedziałbym wam, ale nie pamiętam kto to był. Miałem dużo kolegów, ale tak naprawdę nikt nie chciał ze mną nagrać filmów. Ponieważ kto by nagrywał filmy jakieś ustawione z 9-latkiem, które i tak wyjdą beznadziejnie? A myślę, że to nie było tak beznadziejnie, ponieważ to nie był ustawiany, tylko po prostu prawdziwy. I po prostu nikt nie miał na mnie, i po prostu nikt nie miał po prostu czasu, żeby coś nagrać, więc tak naprawdę nie mógłbym ustalić tego filmu. No i przez to, że byłem 9-latkiem, wiele osób mówiło o tym w komentarzach, że napisałem kliknąłem. A więc wiele osób mi to zarzuciło. Taka prawda. Jedynym wytłumaczeniem na te komentarze jest to, że miałem wtedy 9 lat. Czy 10 w sumie, ale mam urodziny w wrześniu, czyli nareszcie to się zalicza, że byłem wtedy młodym dzieckiem. Jezus Maria. Co ja teraz robię? I wiele osób mi też zadaje pytania właśnie takich stylu i jeżeli tak się myślę zastanowić, to odpowiedzią na te pytanie jest to, że ten kanał został stworzony 30 marca 2013 roku. Na co czasami myślę, o Boże, trafią dzieciaki do pierwszej klasy, które zapewne będą młodsze od tego kanału. No taka jest prawda. No i po prostu świetność tego kanału już dawno się skończyła. Po prostu dawno się skończyła. Wiadomo, myślę, że YouTube już po prostu nie promuje kanały, które mają już dużo lat. I taka jest prawda. A czy nie licząc takie kanały typu, no nie wiem, na przykład Rezi, bo to wiadomo, że to są po prostu duzi, bo oni mają tam wiele kontaktów i takie tam, nawet nie będę gadał. Myślę, że sami wiecie, o co chodzi. A to jakiś gościu, który ma 13, który co dopiero w ogóle może nagrywać na YouTube legalnie. Taka jest prawda. A już prowadzę ten kanał 6 lat. Niby mają promować takiego gościa? No właśnie. I co teraz w sumie zamierzam zrobić? Mam pewien plan. Otóż założę nowy kanał na YouTubie. Ale to nie znaczy, że w ogóle wyjdę po prostu tak sobie, elo, po prostu zamieniam sobie moje tutaj te 6 lat roboty nad tym kanałem, ponieważ naprawdę, żeby odzyskać ten kanał w kwietniu, och boy, to była niezła przygoda i nie chciałbym tego powtórzyć. A więc tak, jak widzicie, te trzy filmy mają 7 wyświetleń, około. I załóżmy, że jeżeli na przykład zrobię 3 filmy, jeżeli na przykład ten jeden film będzie mieć właśnie, przykładowo właśnie
tyle wyświetleń, co te filmy mają. Chodzi o te filmy, które nagram na tym kanale, na tym nowym kanale. Jeżeli będą mieć tyle samo wyświetleń, albo więcej, to pozostaję na tym nowym kanale, ale to nie znaczy, że nie będę nagrywał na ten kanał, bo postaram się, żeby... Tutaj w ogóle nie, może być tak gdzieś, nie wiem, bardzo, bardzo ma aktywność, ale jednak będzie, uwierzcie mi. Ponieważ... Nie, może tutaj wprowadzę inny content, bo to się zobaczy. No i dobra. Co jeszcze mógłbym wyjaśnić? To było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Cześć!